Wszystkich, którzy nie mają czasu na bieżąco śledzić wydarzeń z regionu, zapraszam na kolejny skrót tygodnia. 15 stycznia, w poniedziałek, Energylandia Rally Team wystosowała notkę prasową, w której ustosunkowuje się do zarzutów, jakoby używała nieregulaminowego sprzęgła. Tego sprzęgła używały dwie załogi z trzech załóg Energylandia Rally Team. Zespół odniósł się do zarzutów. Sprawa będzie nadal procedowana, ponieważ zarzucają m.in., że było to celowe działanie organizatorów. Również 15 stycznia na antenie stacji TVN wyemitowana została rozmowa z ojcem tragicznie zmarłej Natalii z Andrychowa. Tata Natalii w wywiadzie stwierdza m.in., że potraktowano go tak, jak gdyby zgubił rower. A tego samego dnia na emeryturę odchodzi inspektor Arkadiusz Śniadek, komendant powiatowy policji w Wadowicach. Czy to będzie spokojna emerytura? Tego dowiemy się już wkrótce, ponieważ prokuratura okręgowa w Krakowie nadal prowadzi śledztwa w sprawie śmierci Natalii z Andrychowa. 16 stycznia we wtorek to z kolei kolejny atak zimy. Zimy, która jak zwykle zaskoczyła drogowców w regionie. W Bulowicach doszło do kolizji trzech samochodów osobowych na drodze krajowej numer 52 i tych kolizji było mnóstwo. A natomiast w Radoczy ciężarówki nie mogły podjechać pod górę na drodze krajowej numer 28 i zablokowały ją na kilka godzin. 17 stycznia, środa. Ten dzień minął pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kęcki oddział WOŚP opublikował program finału, który odbędzie się 28 stycznia, natomiast my zapytaliśmy przechodniów w Wadowicach, co sądzą o Wielkiej Orkiestrze, czy wspierać, czy nie wspierać. Zdecydowana większość przechodniów stwierdziła, że wspierać, natomiast w komentarzach zawrzało. 18 stycznia, w czwartek, kandydat na burmistrza Mateusz Klinowski ogłosił, że poszukuje radnych. Jak się okazuje, każdy może zostać radnym. Wystarczy tylko napisać kilka słów o sobie. Trzeba być oczywiście osobą bardzo aktywną. Wszystkie wiadomości należy kierować do Mateusza Klinowskiego i on ustosunkuje się do waszych wniosków. Tego samego dnia pojechaliśmy pod budynek prokuratury okręgowej w Krakowie, gdzie rodzina tragicznie zmarłej Natalii złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy andrychowskiej policji. Temat podchwyciły ogólnopolskie media, zrobiło się o sprawie znowu głośno. Liczymy, że w końcu dowiemy się wszystkich szczegółów na temat działań Komisariatu Policji w Andrychowie oraz Komendy Powiatowej w Wadowicach tego tragicznego dnia. A 19 stycznia, w piątek, wybraliśmy się do Spytkowic, gdzie nowym wójtem został Marek Gajowy. A kilka godzin później Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski, ogłosił, że na licytację wystawia swoją asystentkę. Czy wojewoda chce wystawić na licytację swoją asystentkę? Nie, 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 nie. To znaczy wystawia na aukcję dzień jako asystent wojewody. A 20 stycznia, w sobotę, Mateusz Klinowski, radny wadowicki oraz kandydat na burmistrza, poinformował, że wadowicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niezwołania sesji Rady Miejskiej przez przewodniczącego tejże Piotra Hajnosza. Czyżby słowo bezkarność wypadło ze słownika wadowickiej Temidy? 21 stycznia, w niedzielę, były wójt Spytkowic, a obecnie poseł Mariusz Krystian dowiedział się o objęciu stanowiska wójta Spytkowic przez Marka Gajowego. Zagotowała go ta informacja bardzo mocno. Zamieścił na Facebooku filmik, w którym straszy mieszkańców Spytkowic apokalipsą, którą, jak stwierdził wójt, funkcjonariusz PSL Marek Gajowy sprowadzi na gminę. Poseł stwierdził w wypowiedzi, że dojdzie do tego za pośrednictwem rzekomej farmy troli. Jaki to ma związek? My tego nie wiemy, może wy napiszcie w komentarzu. A na koniec przyjemna informacja z Andrychowa. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, finał 28 stycznia.
i restauracja Sami Swoi wraz z Andrychowskim Stowarzyszeniem Darta organizują turniej w Steel Darta właśnie 28 stycznia o godzinie 13. Zapraszamy wszystkich, oczywiście wszystkie pozyskane pieniądze z tego wydarzenia zostaną w całości przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, do zobaczenia.